No i witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym El Clasico w La Lidze, bo żeśmy grali dwa El Clasico, ale to było w pucharze, w superpucharze, a dzisiaj gramy w La Lidze o lidera Real Madrid kontra FC Barcelona. Takie są składy, ale jest jeden bardzo ogromny minus: Lewandowski, pójście na jego formę. Niestety ciężko mu będzie grać, szybko mu spadnie kondycja i będzie przypał i pewnie trzeba będzie go zmienić jakoś w drugiej połowie, ale miejmy nadzieję, że już hat-tricka zdąży strzelić do tego momentu. Oczywiście gramy na wyjeździe na Santiago Bernabeu. Zaczynamy te spotkanie. No już leci Rodrigo, no. Ale słabe to było zagranie. O Jezus Maria! 1-0! Co tu zrobił Benzema? Jak? Jak on to zrobił? Ter Stegen! Coś ty odwalił. Co to za cieszynka? Dobrze, nie chcę już na to patrzeć. Wow, naprawdę! Wow! Dobra, chłopie, ty już grasz w Al-Hilal, chyba Al-Hilal, dobrze pamiętam, nie powinno cię tu być. Lewandowski! 1-1! Dziękuję bardzo! No i znowu Robercik i Benzimka strzelają sobie w obrameczce. Nie wiem, jak to podanie przeszło, nie będę narzekał, tu w ogóle dopiero co żeśmy zaczęli. A już strzelamy bramkę. Nie będę narzekał, naprawdę jest okej. Okay. Jakoś czuję w kościach to, że może ten mecz się zakończyć remisem. 1-2. A właściwie 2-1. Tutaj uważam, że to chyba trochę moja wina była. Mogłem lepiej w obronie się zachować. No, Vinicius. Dośrodkowanie. I miałem gałkę w ogóle w drugą stronę, a on mi ładuje do bramki. Dobrze, że to było dosyć lekko, bo celnie. Koniec pierwszej połowy, 2-1. I właściwie każdy strzał w tej pierwszej połowie to była bramka. Więcej strzałów nie było. Lewandowski, tylko czy dobiegnie do tej piłki? Niestety uprzedził go jakiś obrońca. Kurde, coś mi tu śmierdziało właśnie. Ronald Araujo na ławce siedział. Oj. Zaraz zrobimy jakieś tam zmiany. A może tego Ferrana wstawimy za Fatiego. Lewy nadal niech siedzi, bo właśnie będzie strzelał wolnego. No, słuchaj. Ty potrafisz to zrobić. Ale od murku. Trochę daleko było jednak. Broni ładnie. 10 minut zostało. To niedużo czasu. Dobra, nie mam nic do stracenia, już muszę grać atak całą drużyną. Minuta została do końca, no trochę więcej wiadomo. Coś tam jeszcze doliczy sędzia. A teraz Dembele, no nie. To było o piłkę. Ale mnie dał, mnie wyczyścił. 2-1, przegrywam. Niestety, no niestety, co ja mogę więcej powiedzieć? Nie był to jakiś emocjonujący mecz. Ja bym powiedział, że trochę się nawet na nim nudziłem, ale... Ważny jest rezultat, a go akurat przegraliśmy, Atletico się do nas zbliżyło, jeden punkt, a my oddalamy się na 5 punktów. Liderem nie jesteśmy. No niedobrze, nie? Bardzo niedobrze. O, jeszcze Ousmane Dembele z kontuzją. Barcelona kontra Espanyol, jeszcze sprawdźmy, jeden tydzień nam się połamał. No to Rafinha ma w końcu swoją szansę pograć, bo nie ukrywam... Dużo tych szans ode mnie nie dostawał, a mi się tak średnio nim gra, jeżeli mam być szczery. Dam jeszcze odpocząć Sergiemu Roberto, bo dużo dla nas robi. I niech trochę Pedri sobie odpocznie. A później lewego zmienimy i na pewno go zmienimy, bo ja nie zmieniłem go wcześniej w poprzednim meczu. Musi trochę odpocząć, bo już nam zaraz zasłabnie chłop. Mamy faul. Lewandowski oczywiście będzie strzelał. No zobaczmy, może... Ładny strzał, broni bramkarz, mogłem trochę mocniej i mogłem trochę w bok. Dawaj, Kunde, goń go, please. Oj! Dobrze, Ter Stegen nie pod nogi, na szczęście. Nico Melamed, dobra, na szczęście trochę zwolnił, ale nadal mają dobrą okazję. To będzie bramka? Nie, na szczęście nie. No bo broni, ciężko jest. Mocno chłopy atakują. Jezu.
Prawda, nie mogą strzelić, ale jak tak dalej pójdzie, to w końcu strzelą. Koniec pierwszej połowy, 0 do 0, nuda na stadionie. Jedyne co mogę powiedzieć, to Rafinha jest koszmarem. Gra się w nim fatalnie, co mu podał, to traci. No dobra, zmiany, Lewandowski, tak jak mówiłem, no zejdziesz, już nie wygrywamy, ale co ja mogę poradzić, Pedriego wstawimy też. No i niech tak będzie. Potrójna zmiana, tu jeszcze damy, żeby wbiegali. Raczej nic z tego nie będzie, ale spróbujmy. Nie. Oj! O Jezu! Ale było blisko i jaka w ogóle ładna akcja to wyszła. Ja sobie zobaczę nawet powtórkę. No Alonso póki co dobrą zmianę, ale milimetry, no milimetry. Nie! Dobra, no to chyba będzie... O, a może nie? Dobra, na szczęście nie. Kurde, no remis. Przegrana i remis. To będzie fatalny dzień dzisiaj. Jeszcze jest szansa, Rafinha. No chyba, że mnie chłop wykosi, nie? I co, nie będzie żółtej? No chyba cię pojebało. Nie ma żółtej. No ładnie, ładnie, fantastycznie. No dobra. Dejo, ale... Kurde no, tam powinien Raucho stać, a nie Deją. To nie była taka zła sytuacja, no, ale z tych wrzutek z wolnych jeszcze ja chyba nigdy nie strzeliłem bramki. Koniec, 0 do 0. Niewiele się działo w tym meczu, a w poprzednim zresztą też. A Real wygrywa, Atletico wygrywa, spadamy na trzecie miejsce. A ja już teraz zapraszam do następnego odcinka, gramy z Ajaxem i z Majorką. No i wierzmy, że może troszkę lepiej będzie to wyglądać, bo dzisiaj naprawdę była kicha. Więc widzimy się w meczu tak naprawdę wszystko z Ajaxem w następnym odcinku. Na pewno będzie działo się trochę więcej. Trzymajcie się i na razie.